Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry pani, dzień dobry Może państwu. Zacznę od sprawy niesejmowej, bo to jest decyzja premiera, ale rzeczywiście bulwersujące kolejne wystąpienia pani minister Radziszewskiej mamy za sobą. Jak pan sądzi, premier odwoła panią minister? No, to trudna decyzja, ale musi wypowiedzieć się w tej sprawie, bo to urzędnik państwowy, urzędnik, wiceminister, sekretarz stanu w kancelarii premiera, więc podległy bezpośrednio szefowi kancelarii premierowi. No, wielka niezręczność, mogę tylko tak powiedzieć, samej pani minister. I taki zły kontekst tej sytuacji. Nie zazdroszczę premierowi, powiem szczerze, ale wiem, że będzie musiał tutaj zająć stanowisko. Ale już wie o tej sprawie? No na pewno, bo ona jest dosyć głośna i ma takie duże echo w Polsce. A pan by jakiej decyzji oczekiwał? Nie chcę naciskać ani wywierać presji. Powiem szczerze, że nie zazdroszczę o tej sytuacji.